Ponad pół miliarda złotych wyniesie budżet miasta na 2018 rok. Deficyt, czyli różnica między dochodami a wydatkami, to 51,5 miliona złotych. Zostanie on sfinansowany z kredytu bankowego, który zaplanowano na nieco ponad 45 milionów złotych i tak zwanych wolnych środków oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To bardzo prospołeczny budżet, podkreśla Czesła Frankiewicz, wskazując, że po stronie wydatków, poza podwyżkami, dla blisko półtora tysięcznej rzeszy pracowników samorządowych. Znalazły się także pieniądze dla nauczycieli. Ale to nie wszystko. Miasto znosi odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, zapowiada, że nie będzie podwyżek opłat za wodę, ścieki, ogrzewanie i komunikację miejską. Niezmienne od 2014 roku pozostaną także lokalne podatki i opłaty za odbiór śmieci. Organizacje pozarządowe działające w Suwałkach otrzymają dotacje w łącznej wysokości przekraczającej 5 milionów 200 tysięcy złotych, a budżet obywatelski wyniesie w 2018 roku 2 miliony 600 tysięcy złotych. Zadbano też o szereg ulg dla seniorów. Ogromną część wydatków stanowią nakłady inwestycyjne. To ponad 142 miliony złotych, z których ponad 67 wydane zostanie na budowę tzw. trasy wschodniej, na budowę areny suwałki. Miasto zaplanowało 20 milionów złotych, a na budowę bloku komunalnego z 28 Mieszkaniami 2 miliony. 16 tysięcy miasto wyda na wyposażenie szkół, które ma dostosować się do zmian wynikających z reformy oświatowej. Skąd miasto bierze na to wszystko? 196 milionów to subwencje i dotacje z budżetu państwa, z czego 91 milionów stanowi subwencja oświatowa. Niemal 75 milionów to kwota należna miastu jako udział w przychodach z podatków CIT i PIT. Około 65 milionów wpływa do kasy miejskiej z podatków i opłat lokalnych. Ze środków Unii Europejskiej miasto pozyskało niemal 55 milionów złotych. Najwięcej kosztuje nas edukacja i wychowanie dzieci, to ponad 127 milionów złotych. Około 103 milionów to wydatki rodzinne i na pomoc społeczną. Wydatki samorządu na administrację to około 18 milionów złotych. Podobną kwotę wydaje się na gospodarkę komunalną, niewiele mniej na kulturę fizyczną.